Witaj, z tej strony Artur, a to jest kolejny epizod Wolf Among Us i my już zaczynamy z pełnej K. Jest brudny. Wcale nie. Wygląda jakbyś w nim spał. Na dodatek w śmietniku. Jack, co ty? Widziałem, jak przyjąłeś zniszczoną torebkę za dychę. Tak, ale przy okazji zgarnę jej numer telefonu, a twojego wcale nie chcę. Ach, serio? Co? Dlaczego nigdy nie masz urody maskującej, ropuch? Tak trudno przestrzegać zasad? Wiem, że dla niektórych bachniowców zmiana w człowieka w bestię i odwrotnie jak zmiana koszulki. Ale dla niektórych nas ludzki wygląd nie przychodzi tak łatwo, jasne? A w ogóle, właśnie załatwiałem mamonę. Nie wezmę tego płaszcza. Jest magiczny. No i? Pokryłoby to czek, który już wypisałem. To brzmi jak nie mój problem. Ila, czy to nie jest płaszcz Jaśmin? To był płaszcz Jaśmin. Zostawiłeś go u mnie, co niby miałem zrobić? Chyba dewiza znalezione, nie kradzione czyni go właścicielem Bigby. Więc jak będzie? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Sprawdź, czy Cindy nie potrzebuje płaszcza. To płaci te pojeprzone urody maskujące. Wy i wasze zasady. Wiesz, może Śnieżka ci pomoże. Jak Śnieżka miałaby mi pomóc? Dać jakieś fory, pożyczkę czy coś, nie wiem. Teraz ona rządzi właśnie grodem. Ostatni rządzący nie za wiele pomógł, więc wybacz, ale nie spodziewam się niczego lepszego. Nie wiem, po co się tak bulwersujesz. Nie powinno się dziwić, że nie chcę przyjąć płaszcza z oślej skóry. Pewnie, że mnie nie dziwi, skoro to ma na celu wymuszenie wzięcia u was tych jebanych pożyczek. Ani słowa o pożyczkach, żabku. Pożyczkach. Zabawne, że o tym mówisz, bo właśnie tu w tej sprawie jestem. Chcesz pożyczkę? Tak, ależ tak. Więc mi ją daj. Przykro mi, Bigby, ale nie powinienem o tym z tobą rozmawiać. Wiesz, że to jest miejscówka Garbusa, nie? Ropuch wykorzystuje takich chłoptasiów jak Jack, żeby dobić biznesmenów, nakłaniać do brania kredytu. Wysokie oprocentowanie to nie niewola. Nikt do tej pory nie narzekał. Kto by tam słuchał? Zostawiam cię z twoimi obowiązkami. Na pewno będziecie mieli sporo do omówienia. Powodzenia z tą urogą maskującą, ropuch. Spierdalaj. Zostaw płaszcz. No jak niby mam załatwić sobie urodę maskującą? Wiesz, nie mam wielu opcji. Słuchaj, dam ci trochę kasy. Chyba żartujesz. Cholera, myślałem, że jeszcze mam. Ty w ogóle wiesz, ile kosztują urody maskujące? Nigdy nie musiałem ich kupować. Zatrzymaj te pieniądze, szeryfie. Nie potrzebuję zapomogi. Jak już tak wyłazisz, to nie możesz zakładać większego kapelusza? Coraz trudniej rozróżnić. Co dokładnie? Działalność biura i baśniowców takich jak Garbus. Którego rzekomo szukasz, żeby nas przed nim chronić. Tak czy siak... To mnie się obrywa. Nie jesteśmy jak Garbus. Musisz go lubić. Ta mimika... Dorabiam tutaj czasami. To daje mi stabilność. Wiesz, między bardziej inwestycyjnymi ruchami. Uprzedzając pytanie, nie widziałem tu Garbusa. Jest jak kamfora czy coś. Z tego co wiem, to w ogóle tu nigdy go tu nie było. Ale krwawa Mary dla niego pracuje. A kiedy ostatnio ją widziałem, miała siekierę myśliwego. No i ostatni raz siekierę widziano tutaj. Niczego takiego byśmy nie przyjęli. Poważnie tu po to przyszedłeś? To ja tutaj zadaję pytania, Jack. Dobra, wal. To nie chodzi wyłącznie o Lombard. Są pożyczki,
Co jeszcze? Może to coś jak przechowywalnia broni? Siekiera tu była? Nie. Jesteś pewny? Tak, pewnie bym zauważył wielką, mistyczną siekierę. To nie będziesz miał nic przeciwko, żebym się tu rozejrzał. A jak będę miał? Jasne. Powoli muszę zamykać sklep, więc... Zamykać, przecież jest środek dnia. Jersey lubi prowadzić biznes o dziwnych porach. Poza tym, to z nim powinieneś porozmawiać, więc może wpadłbyś później. Kiepsko byłoby, gdyby cię tu zobaczył, więc może... Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Diable Jersey? Jest zjebanym psycholem i wolę mu nie wchodzić w drogę. Zazwyczaj pracuje, kiedy go tu nie ma. Mogę zadzwonić, jak wróci, dobra? Zamknij się, Jack. Skoro Diabeł Jersey nie odpowiada na moje pytania, to znaczy, że nie będzie mi też przeszkadzał. Póki mogę, rozejrzę się. Żebym ci tylko nie przeszkadzał. Spokojnie. Dobrze, zaczęliśmy z grubej rury od przesłuchania, więc porozglądajmy się tutaj. Gablota. I tu była gablota, gdzie była ta siekiera. Prawdopodobnie. O, Claving Axe, previous owner the woodsman. Chyba mówiłeś, że takich rzeczy nie przyjmujecie. Ty kłamliwy kutafonie. Dobra, Bigby, wcale nie, tu nie była. Siekiera tutaj była cały czas. Mów, co się z nią stało. Nic o tym nie wiem. Nic, serio. Nie pracuję tutaj codziennie. Masz ostatnią szansę. Co się stało z siekierą? To Mary ją wzięła. Nic o niej nie wiem. Tylko tyle wiesz? A wiedziałeś, że prawie mnie wczoraj zabiła? Nie, nie miałem pojęcia. Wiesz, gdzie ona mieszka? Dokąd ją zabrała? Nie wiem, gdzie mieszka ta szalibuska, a ja nie chcę wiedzieć. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej coś wymyśl. Więcej nie mogę powiedzieć. Serio, pracuję tu dorywczo. To Jersey ogarnia sprawy. Jest jednym z ludzi Garbusa, jasne? Byłoby świetnie, gdybym mógł tu być i ci o tym powiedzieć, ale go nie ma, więc... Jersey, nie pierdol mi tu. Na kogoś by mu system, skoro go nie zamierza się, to nie ja wymyśliłem. Ale to ty pilnujesz, żeby... Ja pilnuję porządku i tyle, myśliwku. Tu zaciągnął jebane rolety, Jack. Jeżeli kochasz swoją siekierę, to po cholerę dodałeś ją w zastaw, co? Nie dałem jej w zastaw, w dupku. Skradziono mi ją z mieszkania. Green powiedział, że ją tu widział. Witam, panowie. Chryste, ten też tu jest? Bigby, co ty tu? Ta jego siekiera w ogóle tu jest? Nie. Tak jak już mówiłem, nie ma jej tu. Zadowolony? A ty, że też miałeś szczelność się tutaj pokazać. Po tym, co zrobiłeś Dyludamowi, mów, po coś tu przylas, albo wypierdalaj. Pracujesz z Garbusem. I póki nie pozwolę, ci nie pozwolę, masz wyłącznie odpowiadać na moje pytania. Jak tam ręka? Krwawa Mary potrafi boleśnie urządzić, prawda? Jack, wiedziałeś, że dzisiejszego ranka Bigby dołączył do szkoły dobrych manier Garbusa? Zaliczył pierwsze zajęcia. Widzisz, szeryf w swojej głupocie pojmał, jak sądził, mordercę i ścigał go przez kilka dni, prawda? Ale Garbus pstryknął palcami, a Bigby oddał go tak. Pierdol się, Jersey. Żartujesz, kurwa? Przecież tu była. Co się z nią stało? Skąd mam niby wiedzieć? Słuchaj, no, mały łysolu. Zaraz. Ty gnoju. Czy powstrzymać, czy nie? Dobra, Jerseya. Odsuń się, Jersey. Teraz rozmawiasz ze mną. Nie spodziewałem się ciebie tak szybko, ale szukasz zabójcy tych dziwek, czy masz dość gonienia za własnym ogonem?
all the way from Battery fucking Park? Trust me. Zaufaj mi, nie chcesz tam iść. A co jeżeli chcę? Głośno szczekasz, ale nie masz jaj, żeby coś zrobić. Nadal trochę boli, co? Dlaczego Mary ma mieć skoro do hej? Nie jesteś taki twardy. O. I kolejne. O oh, fuck. To moja walka do chuja. Nie teraz. Psie, masz tupet, żeby... A. Teraz będzie przejebany. Dobra, odsuń się dupku. Tam są bronie. Dobra, tam jest siekiera, trzeba ją chronić przyjaciela. Miło, szkoda, że nie mogę się chronić tych dziwek. Spróbuj mnie powstrzymać. Chętnie. Jest. No i to mi się podoba. No, szybciej z tą siekierą. Ja pierdzielę. A, dobra. Te QTE są... Ja już jestem w QTE tak wprawiony, bo w wszystkich grach klatki zapraszam serdecznie na live, gdzie ogrywamy. I wbij mu go. Fuck, ta gra jest brutalna. Zapisywanie. A gdzie jest myśliwy z tą siekierą? Ciekawe, co by się stało, jakbym przegrał. Umarłbym? Znalazłem ją. O, fuck. No i teraz on ma siekierę. Zajebiście. Chyba go... Zabiłem go, nie, jeszcze nie. I teraz będziemy mogli go przesłuchać, jak należy. Spróbujmy jeszcze raz. Nie znajdziesz Garbusa, nikt go nie znajdzie. Nie ma adresu. Mieszka pośród korzeni drzew. Za słońcem, w cieniu. Behind the sun, in the shadows. That's not. To za mało. Drzwi do jego posiadłości pojawiają się w różnych miejscach. Nigdy ich nie znajdziesz. Nawet Crane musiał korzystać z ustereczka. To sposób Crane'a. Jak ty z nim się kontaktujesz? Wcale, korzysta z usług kurierów. Kruki, gobliny i jebani bracia Dylu. Widzę się z nim, jak mnie tam zabiorą. Ty nic nie wiesz. Co niby masz? Nic. Ta bezużyteczna suka śnieżka i to zjebane luszterko. Następnym razem... obyś następnym razem powiedział coś przydatnego. Nieważne, co zrobisz, nie dopadniesz go. Chcesz go odwiedzić i sprawdzić, co się stanie? Śmiało. Crane miał lustereczko, a krwawa Mary Crane'a. Dlatego najlepiej zabierz swoją ekipę do rzeźnika. Sklep Cut Above. Jeżeli znajdę tam odłamek lustra, znajdę i Garbusa. To jego miejscówka. Tam się dzieją czary mary. Teraz odejdźcie. Ja poszukam sobie aspiryny. Po co mi to mówisz? Próbujesz nas stąd wygonić? Próbuję coś pokazać psie.
Możesz mieć tyle informacji, ile zdołasz, ale kiedy przyjdzie czas, nic ci one nie pomogą. Ten czas nadchodzi. Masz co chciałeś, a teraz wypierdalaj. No nieźle. Hej, szeryfie. Te dziewczyny nie żyją i nie można tego zmienić. Nie wiem, co zrobiły, ale wiem jedno. Jeżeli nie żyją, to dlatego, że tak chciał Garbus. Więcej nie trzeba. Możesz warczeć, rozjebać mi lokal. Możesz mnie napierdalać, ile wlezie. Ale co ci po tym? Bo to on jest w twoim mieście, ale ty w jego. I bądź pewien, że na ciebie czeka. I właśnie mam prześwietloną twarz, bo mi zaczęło świecić piękne wiosenne słońce. Dobra, dam mu papierosa, będę taki miły. Mam twarz bardziej żółtą niż papież. Gówniana marka. Nie ma za co. Powiem prawdę. Nie mogą się zdecydować, któremu z was przewalić. A, tutaj był ten moment wyboru, bo może byśmy dostali od niego. Jersey się mylił. W jakiej sprawie? W sprawie tych dziewczyn. Jest coś, co możesz zrobić. Możesz dopaść skurwiela, który to zrobił. To mój obowiązek. Dopadnę go. Dobra, zatem do dzieła. A Trip Trap jest zaraz na dole. Ten bar, nie? Myśliwku. Tak. Co zamierzasz? Wszyscy mamy swoje role do spełnienia, wilku. Trzymaj się. Mam powoli żegnanie się. To jest czwarty, a mamy 5 epizodów, więc... Nie wiem, czy to jest koniec czwartego? Nie mam pojęcia. A, jeszcze nie. Rzeźnik, Cut Above. Późnym popołudniem. On taki cały w krwi? A, nie. Dobra, przestaniemy. Bądźmy mili, a nie od razu przyjdźmy z poziomu chujków. Dobra. Zamrożone mięso. Steak. Niezbyt apetyczne. Zamrożone na kamień. Kto by chciał to jeść? A, bo to jest przykrywka, a nie wiem, prawdziwy sklep. Cold drinks. Lemon lime. Co by to? Kielbasa? Nie widzę tu tego mięsa. Pusta. Albo ma masę klientów, albo nikt tu nie przychodzi. Raczej to drugie. No tak. Co my tu mamy? Jakieś pudełeczko? Aha, pudełko z tą przesyłką. Deliver. Założę się, że o tym mówił bestia. To logo wygląda znajomo. Gdzie się już widziałem? To jest Crooked Man. A. Bigby Wilk? Co ci się stało? Szukam odłamka lustereczka. Co? Gdzie jest brakujący odłamek lustereczka? Krwawa Mary go tu przyniosła, zgadza się? Co? Krwawa Mary? Odłamek lustereczka? Jak ci się wydaje? Co to za miejsce? Nie wciskaj mi tu kitu. Nie mam zamiaru. Myślę, że lepiej jakbyś poszukał tego w Lucky Pond.
You know where it is, right? I'm gonna take a look around. Rozejrzę się. Chyba nie masz nic przeciwko. Szeryfie, ja... Słyszałeś to? O, przepraszam bardzo, poczekaj, to muszę sprawdzić. Wcisnął przycisk bezpieczeństwa. Muszę coś sprawdzić. A mogę stąd uciec? Nie mogę. Ale wcisnął przycisk bezpieczeństwa. To było widać. No. Albo jakiś ucieczkowy, w sensie jakieś drzwi się otwarły, albo... Sam sobie poradzę z szeryfem, zaraz wrócę. Creepy. Ale czyli mają jakieś mięso? Coś tam mają. Trzeba się poskradać. No już chyba... Ciekawe, co on tam kombinuje. Ja sam jestem ciekawy, bo ta historia naprawdę jest dobra. Naprawdę jest ciekawa, dobra. Chce mi się ją oglądać. Jakaś kpina. Zabiją mnie. Boże, ona mnie zajebie. Co tu się dzieje? Co słychać? Proszę, Bigby, nie rób tego. Co się stało, szeryfie? Proszę, nie zabijaj mnie, szeryfie. Nie chcę umierać. Proszę, nie zabijaj mnie. Weź się, kurwa, uspokój. Chcę tylko zdobyć pewne informacje. Dobra. I tak mnie zabiją. Powiedzieli, Johan, możesz zachować życie i stracić sklep lub stracić jedno i drugie. Co byś ty zrobił? Oni? Myślisz, masz na myśli Mary? Krwawą Mary? To nie jest mój sklep, ten sklep nie należy do mnie. Ten gang odebrał mi go dawno temu. Gang? Kurwa. Ludzie Garbusa. Diabeł Jersey, D-Dum i ta psycholka, Krwawa Mary. To nie jest prawdziwy rzeźnik. To nie mnie, to nie ze mnie. To jej miejscówka. Mówiłem ci, że przejęli sklep siłą. Odebrali mi mój magazyn i miejsce dawno temu. Tamto lato było jeszcze gorętsze niż to. Pozwoliłem kiedyś Mary i tym śmiałkom ochłodzić się w chłodni. Grali w karty, świetnie się bawili. Pewnie oceniali miejscówkę. Tak się kończy bycie miłym. Ja tu jestem ofiarą. Nie wiem, co oni tam robią. Dobra. Dobrze, wierzę ci, uspokój się. Wiedziałem, że to się zdarzy, ale nie wiedziałem kiedy. Ale sam nacisnął przycisk też. Czyli oni się zebrali. O. Robią tu ten... bordo. Aha, run. Tam jest. Nie wierzę mu. Black swine nose. Oh fuck. Co to za miejsce? Powiedziałem ci, Bigby, że nie wiem. Przejęli sklep siłą. Nie wierzę mu. Przysięgam, że nie wiem nic więcej. Nie byłem tu, odkąd tak tu jest. Światło ostrzegawcze. To światło, John. Ostrzegłeś ich, że przyszedłem. Musiałem. Przychodzisz tu, pakujesz mnie w kłopoty, ale obchodzi ci tylko teraz. Dlaczego, że Garbus nacisnął ci na odcisk? Kiedy byłeś, kiedy odebrali mi to miejsce? Nie było mi łatwo. Myślisz, że chcę mieć ich na karku? Jestem tu i teraz. Załatwię tę sprawę. A, urody maskujące. Nielegalne. Więc co dostarczał bestia? Urody maskujące, inne zaklęcia. To może być niebezpieczne. Ten symbol jest na wszystkich paczkach. Co to?
Znak firmowy Garbusa jest na wszystkim, co przechodzi przez ten sklep. Coś jednak wiesz, nie? Co to jest? Koło? Pewnie nigdy nie używał tego na wilkach, co? Co to ma znaczyć? To narzędzie tortur z rodzimych stron. Przywędrowało to razem z resztą naszych opowieści. Nie, żebym docześnie sami czegoś takiego nie wpadli. Ludzie łamie ludzi, ich kości, naprawdę. Muszę to tłumaczyć? Czyli łamacz kości. Myślę, że to jest ten symbol tego Crooked Mana, że on taki poczeszczały. Szkoda, że zdążyli to zetrzeć. Mogłoby się przydać. A, jest tam druga tablica. A, wszystko starte. Dobra, może, ale może coś uda nam się. Tajemnicze słoje. To surowce do wytwarzania magii. Cioteczka, zielony listek i wszystkie inne niezarejestrowane wiedźmy pewnie się tu zaopatrują. Mógłbyś niczego tu nie dotykać, proszę? Łańcuchy. Kogo oni mi skuwają? Nie wyobrażasz sobie chyba, że tylko mnie Garmus zmusił do posłuszeństwa. Tak się kończy branie tych pożyczek? Garbaty z sukinsyn. Wstążki, łańcuchy, to wszystko część jego chorej gierki. Jest jeszcze jakiś bimbrownia. Pewnie niezły bimberek. Destyluje czary pewnie. Co to do diabła jest? A, coś zostało jednak. Płaszcz. Wiem, że to nie twój płaszcz. Skąd on się tu wziął? To płaszcz, zwykły, stary, brudny płaszcz. Wygląda jak Crane'a. Ktoś ostro się z nim obszedł. Ale jemu pewnie włos z głowy nie spadł. Tam będzie kawałek lusterka. Szkoda zachodu z czekami podróżnymi, co? Weź. Jemu się już nie przydadzą. Oj, dobra, on to widział. Kupa szmalu. Ten chory skurw. Kawałek lusterka. No, dawaj. Jest. Odłamek, ten odłamek. Nareszcie. Hej, zaczekaj. Bardzo się cieszę, że znalazłeś to, co szukałeś, Bigby, ale co ze mną? Co? Co mam teraz zrobić? Resztę mojego krótkiego życia spędzę w strachu przed krwawą Mary. Zgłoś się do biura. Powiedz mi jeszcze, że ja cię przysłałem i pomyślimy, jak cię ochronić. Dziękuję. Dziękuję, szeryfie. Trzeba pomagać, trzeba być miłym. Nie można tak go zostawić. On też jest ofiarą, nie? On też jest zastraszany przez gang. Nie można tak powiedzieć, że on jest częścią tego wszystkiego i po prostu go zostawić bez żadnej pomocy. Closed. Okay. Perish. Did some perish move. Dobra, nagramy troszeczkę dłuższy epizod, ponieważ dawno nie było wilka. I nagrywam tak raz w tygodniu, więc nagram trochę dłuższy. Nie obchodzi mnie, kto zabijał te prostytutki. Jeżeli Crane kradł pieniądze z budżetu, to znaczy, że okradał również mnie. A wy pozwoliliście mu uciec. Nie wiem, co słyszałeś, ale było zupełnie inaczej. Nie obchodzą cię pchatkty? Nie obchodzi jej nawet, że chce coś powiedzieć, panno Śnieżko. Sierf Bigby wrócił. Jest i pan Demolka we własnej osobie. Bigby, gdzie się podziewałeś? Jeszcze nie skończyłem. Będziesz musiał poczekać. Tylko chwilę, proszę. Zobacz, co znalazłem. Twój piesek chyba czeka na ciastko. Nie jestem w nastroju. Jest wiele spraw, za które odpowiesz. Doprawdy? Bufkin, odwróć odłamek do lustra natychmiast. Z przyjemnością, panno Śnieżko. Nareszcie, wszystko zmierza we właściwym kierunku. Dobra robota, Bigby. Nie było cię cały dzień. Co odkryłeś? Co
Przyznaję, to sięga zdecydowanie dalej niż myśleliśmy. Garbus ma coś na każdego. Nie chodzi o tylko piękną mi pożyczkę. Bestia dla niego pracuje. Ten zbir Diabeł Jersey siedzi w swoim Lucky Pawn i uciska baśniowców. Rozprowadza nawet nielegalną magię, która tworzy na zapleczu rzeźnika. Ale koniec z tym. Mamy lustereczko, a kiedy zostanie naprawione, dorwiemy go. Crane tak zrobił i my też tak zrobimy. Świetna robota, naprawdę. Szeryfie, przydałoby mi się pomoc. Mógłbyś podejść do lustra? Co się stało? Nie odchodź zbyt daleko, szeryfie. Chciałbym zamienić z tobą kilka słów na osobności. Dlaczego spaliłeś rzeczy Crane'a do cholery? I nie wciskaj mi kitu, że Bawkin, bo Bawkin to widział. Wiem, że ty to zrobiłeś. Wiem, że o obsesji Ichaboda na punkcie panny Śnieżki, więc upewniłem się, że nic kompromitującego nie wyjdzie na światło dziennie. Pierdol się, wiem, że ty spaliłeś dowody. W takim razie, co takiego spaliłem? Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowę, ale może być pewien, że sobie kurwa porozmawiamy, jak się to wszystko się skończy. Uwielbiam te nasze pogaduszki. Będę czekał z zapartym tchem. Nie rozumiem, ten odłamek nie chce połączyć się z resztą. Wiesz dlaczego? Gdzie go znalazłeś? Co go spotkało po odłączeniu od reszty? Crane miał odłamek prawie całą noc. Znalazłem go w płaszczu. Dziwię się, że nadal jest w całości po bójce, porwaniu, jeżdżeniu po mieście z królową Mary przez... Panna Śnieżka pytała o nią. To wszystko tłumaczy. Lustereczko miał, sam wiesz kim, bardzo przykre przejścia. Jakbyś się czuł, gdyby chciała przejść przez ciebie na drugą stronę? Chyba znam to uczucie. W takim razie chyba wiem, jak postępować. To będzie wymagało nieco perswazji. To tyle. Dziękuję za pomoc. To może chwilę potrwać, szeryfie. Dam znać. Poza tym, może się pojawić, gdy będziesz patrzył. Aha. Żeby nie lubiło się, jak się szpieguje? Naprawdę? Naprawione? Pytałaś o Garbusa? Bawkin ciągle nad tym pracuje. Mówił, że to może chwilę potrwać. Jeżeli jesteś tak samo wystarczalny, to czego szukasz w biurze? To, czego szukam, to moja sprawa. Ci dwaj są nieznośni. Staramy się złapać mordercę, a oni... sprzeczają się o biurokrację. To jest wojna. Jak można tego nie zauważyć? Potrzebujesz pomocy? Tak, dzięki. Pogadaj z Ropuchem, ale pamiętaj, że nie możemy mu zapłacić. On naprawdę musi jechać na farmę. Przekaż mu wieści i załatw to, dobrze? Fajnie mnie wykorzystuje. Ropuch, chodź tutaj. A więc tak, niech służący się tym zajmie, co? Dlaczego mnie to nie dziwi? To ty spowodowałeś zniszczenia, które mnie tutaj sprowadzają, więc może lepiej... Potrzebuję trochę kasy, naprawdę. Próbowałem z nim o tym rozmawiać, ale to jak rzucanie grochem o ścianę. Skoro nie jesteśmy w jego lombardzie, co wiesz jeszcze o Garbusie? Nie zmienię tematu, potrzebuję trochę waszych walących się wszędzie pieniędzy, wiesz? Mój samochód do kasacji. Ogromna dziura w ścianie. Brzmi znajomo? Dobra, damy to. Crane'owi się tak nie przydadzą. Tyle wystarczy? Forsa Crane'a, co? Chyba mam do nich takie samo prawo jak wszyscy. Dzięki, szeryfie. Wydaje na urodę maskującą ropu. Masz pieniądze, więc nie będę tak pobłażliwy. Jeżeli znowu cię przyłapię, zawsze możesz pojechać na farmę. Ależ oczywiście. Sinobrody, chcesz pogadać? Teraz masz okazję. Właśnie wpłaciłem dotację, która utrzyma biuro, więc pytania do panny Śnieżki. Przynajmniej nie starasz się mnie pozbyć. Naprawdę? Na razie.
Zajął się ropuchem? Widziałem, jak wychodził. Zajmę się tym później. Powiedziałem mu, że zrobimy, że to zrobimy, żeby mieć kto z głowy. Nie mamy czasu, żeby teraz się tym przejmować. Bigby, o czym rozmawialiśmy? Jeżeli nie będzie miał urody maskującej, to wszystko się skończy. Bez strzelania wyślę go na farmę, okej? Okay? Dobrze, zajmiemy się tym później. Wiem, że powinnam zastanawiać się, jak do tego doszło. Ale myślę tylko nad tym, dlaczego to spotkało to akurat Jaśmin i Lili. Widziałeś, w jakim świecie żyje. Wiesz, czego chciał ich. Wiesz, że chciał ich śmierci. Dowiedziałem się jednego. Garbusowi zależy tylko na władzy. To dotyczy pożyczek w Lombardzie, magii, którą sprzedaje po kątach, łańcuchów, wstążek. Może Jaśmin i Lili były nieposłuszne. A może po prostu chciały odejść. Szeryfie, pan Śnieżko, lustereczko jest naprawione. Lustereczko naprawione. Obecnie niezbyt się dobrze czuję, ale temu, kto mnie złożył, dziękuję. Przepraszam, ale muszę wiedzieć. Mustereczko, cieszymy się, że jesteś w całości. Pokaż nam, gdzie jest Crane, ten worek chudych kości. Jesteś pewna, że chcesz go zobaczyć? Wsiądziesz do tego samolotu do Paryża i będziesz tam czekał, aż Garbus cię wezwie. Do tego czasu cicho, Sza. Inaczej sama się tobą zajmie, więc ślicznie proszę, bądź posłuszny. Chwila, ktoś nas obserwuje. Czyli ona umie wykrywać, tak? O! Co? Co się stało? Kazaliśmy ci zboczyć z drogi i spojrzeliśmy krwawej Mary prosto w oczy. To wyjaśnia ukłucie. Wolałbym nie czuć tego bólu. Okropne uczucie. Nie róbmy tego więcej, dobrze? Wygląda na to, że będziemy musieli go znaleźć później. Masz rację, musimy skupić się na bezpośrednim zagrożeniu, czyli na Garbusie. Lustereczko, nie czas na złości. Nie czas się złościć. Powiedz, gdzie Garbus teraz gości. Nie rozpoznaję tych drzwi, ale jest na nich symbol Garbusa. Chwileczkę. A on się przemieszcza nad tym symbolem. Drzwi przemieszczają się. Jersey o tym wspomniał. Chwileczkę, poznaję te drzwi. To Central Park. Nie wiem, kiedy znowu się przemieszczą, ale dotrę tam wcześniej. Bigby, czekaj. Kiedy dopadniesz Garbusa, przyprowadź go żywego. Czeka go proces. Nie możesz postąpić jak z Dyludamem. Nie chcę słyszeć, że coś wymknęło się spod kontroli. Nie możesz do tego dopuścić. Wiem, że mogą opuścić emocje. Dobra. Złapię i go przyprowadzę tutaj żywego. Wtedy możemy razem go wypatroszyć i upiec. Dobrze. Mam teraz inne zmartwienia. Będę zbierać dowody przeciwko niemu. Mam nadzieję, że załatwisz to tak, jak trzeba, jeżeli jesteś gotów. Oczywiście, że jestem gotów. Nie mam wyboru. I tym zajmiemy się już w kolejnym epizodzie Wolf Among Us. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Albo w Wolf Among Us, albo w tym, co nagram. To sobie już zostawimy na kolejny czas. Na razie.